Coraz młodsze dzieci wiedzą, że trzeba segregować śmieci i co ciekawe, coraz częściej to właśnie one przypominają dorosłym, jak należy postępować z odpadami. Widać, edukacja ekologiczna przynosi efekty. Taki był też cel festynu ekologicznego – segregujesz, zyskujesz. Co się podczas niego działo? Zobaczcie Państwo sami. Radek Brzuska, zapraszam na Bydgoszcz Eco News. Puszki, butelki, sprzęt AGD, kolejka do festynowego punktu odbioru odpadów ustawiała się już od rana. Niektórzy mieszkańcy przywozili worki, by za to, co wrzucą do pojemników, otrzymać talon i wymienić go na sadzonki do ogrodu. Zbiera cała rodzina i sobie raz w roku, póki miasto organizuje, staramy się wspomóc tą ekologię i oddać po prostu na szczytne cele, bo można tak to nazwać. Zbieramy, potem idziemy sobie, kupujemy jakieś roślinki, mamy działkę, więc możemy sobie coś posadzić. Ja mieszkam przy lesie, ja widzę, co się dzieje w lasach, płakać się chce. Takie coś powinno być przynajmniej dwa razy w miesiącu, tak mi się wydaje, bo ludzie tyle wyrzucają. Festyn na Wyspie Młyńskiej zorganizowano po raz drugi. Wcześniej tego typu akcje odbywały się na osiedlach. Mimo kilkuletniej już tradycji, zainteresowanie nie maleje. Po którejś festynie przestaliśmy to liczyć, bo za każdym razem pobijaliśmy te rekordy. Ja już widzę, że dzisiaj, które zostały takie dosyć duże kontenery podstawione, one praktycznie już się zapełniają, także niebawem firma będzie musiała te kontenery na nowo opróżnić. Podczas pikniku nie zabrakło zabaw edukacyjnych. Można było również sprawdzić swoją ekologiczną wiedzę. Spróbować starodawnych, naturalnych metod wyrabiania naczyń z gliny, czy przyjrzeć się średniowiecznemu rękodzielnictwu. Na spragnionych naukowych wrażeń czekał ekobus i profesor Ciekawski. Wszystko po to, by przekonać nieprzekonanych, że odpady warto segregować. Bydgoszczanie segregują odpady, ale bardzo mi przykre, że ciągle są osoby, które decydują się płacić 20 zł, deklarując, że nie będą segregować odpadów. Myślę, że takie spotkania jak dzisiaj, rozmowy z sąsiadami mogą ich przekonać, że jednak warto płacić nie 20 zł, a 10 i tę próbę segregacji podjąć. Festyn to była także znakomita okazja, aby spędzić dzień z rodziną i przyjaciółmi w miłym otoczeniu, na świeżym powietrzu. Segregujesz, zyskujesz. Dziś już na pewno nikt nie ma wątpliwości, że to prawda. Na pewno tych wątpliwości nie mają uczestnicy festynu, którzy swoje odpady wymieniali na sadzonki. A ja przypominam Państwu o konkursie ogłoszonym przez Urząd Miasta Bydgoszczy na nową nazwę dla PSOK-ów, czyli punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jeżeli mają Państwo propozycje, proszę wysyłać je do Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami. Szczegóły konkursu na stronie odpadyczystabydgoszcz.pl. Do zobaczenia.